Zbigniew Zając, telewizja Fight Time. Jesteśmy na Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo, gdzie spotkaliśmy człowieka, który z judo jest związany od wielu, wielu lat. Właściwie nie miał wyboru, bo rodzinnie również judo było w jego życiu, a dziś Łukasz Bach, który jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. To człowiek, który również jest trenerem Agaty Ozdoby Błach. Łukasz, no właśnie, jesteśmy po wspaniałym wyniku Agaty. Jaki w tej chwili pomysł na przygotowania przed Igrzyskami Olimpijskimi? No, myślę, że to już jest czas na taki ostatni szlif. Oczywiście zostało 2 miesiące do Igrzysk, także jeszcze jakieś zmiany, czy to w motoryce, czy w technice można poczynić. Natomiast Agata jest dość ukształtowaną zawodniczką, doświadczoną, także no, będzie to taki ostatni szlif. Nie będziemy za dużo kombinować. Jak widać, te przygotowania, które do tej pory przeprowadziliśmy, przyniosły wspaniały efekt. Na ostatnim turnieju Grand Slamie zdobyła złoty historyczny medal, umocniła się tym samym w rankingu olimpijskim, co pozwoliło nam na takie wzięcie oddechu i zdecydowaliśmy, że na Mistrzostwa Świata Agata nie jedzie, także mamy troszeczkę więcej czasu na przygotowania do Igrzysk i stawiamy wszystko na jedną kartę. Tworzycie kolejną parę w środowisku judo po Kłysach, która no, nie dość, że w życiu jest razem, to i też świetne wyniki osiągnęła. Oczywiście to nie jest moje pytanie, bo byłoby ono deprymujące dla dyscypliny, no bo przecież nie w tym rzecz. No ale na pewno ułatwia Wam to też wspólną pracę, a może przeszkadza wręcz. Myślę, że zdecydowanie pomaga. Może nie chodzi tutaj o relację rodzinną, ale chodzi o pracę indywidualną. Ja poświęcam praktycznie 100% czasu na Agatę. Znam ją doskonale. No i myślę, że to jest klucz do sukcesu i chcielibyśmy no to powtórzyć na Igrzyskach Olimpijskich. Kouchi Makikomi to była technika, którą po prostu no, rozniosła przeciwniczki, bo właściwie nie można mówić, żeby tam była jakaś walka, to była deklasacja i to nam bardzo cieszy. Nie pytam Cię też o pomysł na Igrzyska Olimpijskie, no bo byś zdradził tajemnicę wszystkim jej przeciwniczkom, no ale domyślam się, że musicie coś w tej chwili dołożyć, bo przeciwniczki już będą znały tą koronną technikę Agaty. No myślę, że to nie był przypadek z moich analiz, tak jak powiedziałem, mam na to czas, także takie analizy techniczne przeprowadzam. No wynikało, że Kouchi Makikomi i Koshiguruma to są główne techniki Agaty i na tym się skupiliśmy, bo uważam, że jak ktoś ma do perfekcji opanowane 2-3 techniki, to jest w stanie tym wygrywać turnieje. Bo